sprutę powstają ze sprucia narzutu. Chwileczkę, zaraz to wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj zrobię sobie narzut i dalej przerobię oczko normalne, oczko normalne. A tu pokażę drugi sposób, lepszy. Przy oczkach sprutych zrobię oczko tutaj sobie przekręcone i znowu robię narzut i kolejne oczko też przekręcone jest. I zaraz zobaczycie, dlaczego jest lepszy ten sposób z przekręconymi oczkami. Teraz ponad narzutami muszę zrobić kilka sobie rzędów. Przerobiłam sobie kilka rzędów ponad tymi naszymi narzutami, jerseyem zwykłym. Tak, tutaj widzicie oczka prawe, tu są oczka prawe zwykłe po bokach narzutu, a w tym wypadku robiłam oczka po bokach przekręcone. Teraz będę pruła pionowo wszystkie oczka powyżej narzutów i zobaczycie, jaka jest różnica, gdy oczka obok oczek sprutych są zwykłe, a gdy są przekręcone. W tej chwili przerobiłam tutaj oczko nad tym i znalazłam się powyżej narzutu. I co robię? Zrzucam to oczko z drutu i spokojnie sobie to wszystko wypruwam aż dokąd się da, czyli do naszego narzutu. Aż wszystko się spruło, dalej się już nic nie spruje, spokojnie. Tu są oczka takie normalne i lecę teraz dalej w kierunku kolejnej kolumny przeznaczonej do sprucia. O, widzicie, już przerobiłam teraz. Tu były wszystko oczka przekręcone i tu są przekręcone, a tu jest wszystko do sprucia przeznaczone. I ładnie sobie też to wszystko wypruwam. Nitka mi się tu troszkę, widzicie. O, tu jest wyprute wszystko. Już zaczyna być widać różnicę. Słuchajcie, tutaj jest kolumna oczek prawych przekręconych, grzeczna. Nic się nie rozłazi, bo gdy naciągnę, to te oczka się zaciągają. A zaraz zobaczycie różnicę z tamtej strony. Tylko przerobię tu rząd do końca. Sami ocencie. Tu jest oczka przekręcone po bokach naszego prucia, a tu są oczka normalne. Jak naciągnę, to te się takie robią. No, masakra, rozłażą się zawsze. No niby tak, o, też można wtedy widać, że są ładne, proste i wszystko, ale nieraz robimy narzut kilkakrotny, dwa razy nawinięty, trzy razy i wtedy te oczka sprute tworzą dłuższe takie przerwy pomiędzy tymi. No i w robótce niestety to zaczyna wyglądać wszystko niechlujnie, bo te oczka prawe przestają się grzecznie układać, często zaczynają się rozłazić, natomiast zobaczcie, jaki tu panuje porządek. Tutaj wszystko, więc ja radzę zawsze, jeśli mamy robić oczka wypruwane, to niech ten rząd tuż przed i tuż za nimi będzie zrobiony z oczek angielskich, z oczek przekręconych, bo naprawdę w gotowej dzianinie o wiele ładniej to wygląda, schludniej, porządniej. A tutaj to widzicie, te oczka zaczynają się rozszerzać, oczka prute robią się coraz krótsze, można to jakoś naciągać, kombinować, ale no niestety z czasem to będzie niefajnie wyglądało, będzie wyglądało, jakby oczka były luźniej robione, a nie jakby tutaj był rząd prutych oczek. Także taka jest różnica.